Czy masz świadomość? Zdecydowałem się pisać dziennik od 13 marca, czyli w przeddzień zamknięcia granic kraju. Jestem statystycznym Polakiem w półkwarantannie, czyli nie wychodzę do pracy, jestem wirusowo bezrobotny. Będę spisywał rozwój wydarzeń i rezultaty samoobserwacji. Wydaje mi się, że jako człowiek dzisiejszych czasów razem z całym społeczeństwem będę przechodził w ramach izolacji jakąś formę przemiany. Jerzy Karwelis. Wychodzę z domu, na ulicach, w metrze, w autobusach widzę osobników w naryjnikach, bo pandemia. Osobnicy w naryjnikach idą, jadą, siedzą z oczami wlepionymi w przeważającej liczbie przypadków. Oczu nie mają zakrytych, a raczej tak im się wydaje. W przedmioty trzymane w dłoniach. Tymi przedmiotami są smartfony. Profesor Krzysztof Rutkowski. Biobezpieczeństwo całkowicie odmieniło ideę obywatela, który stał się pasywnym obiektem medycznego leczenia, kontroli i każdego rodzaju podejrzeń. Obywatel został zredukowany do swojej biologicznej egzystencji. Z kolei podporządkowanie życia statystykom nieuchronnie prowadzi do logicznego wniosku, że takie życie nie jest warte przeżycia. Zachowanie nagiego życia za wszelką cenę jest najbardziej szokującym elementem nowego kultu medycyny religii. Giorgio Agamben. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, Tygodnik Spraw Obywatelskich, kolejny podcast Czy masz świadomość? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Jerzy Karwelis, felietonista Tygodnika do Rzeczy, który od 13 marca 2000 roku prowadzi blog Dziennik Zarazy. Dzień dobry panie Jerzy, mogę się tak zwracać do pana? Oczywiście, bardzo proszę, z tym, że chciałem, dzień dobry, witam pana, witam państwa. Chciałem sprostować od 13 marca 2020 roku. A, tak, jesteś. Dobrze. Ja tylko to mówię po to, żeby wyszło, że napisałem 1200 wpisów w ciągu 3 lat. Dobrze, coś mi się tutaj pomyliło. Dobrze, panie Jerzy, gdyby Alfred Hitchcock dzisiaj żył i chciał nakręcić film o pana książce Dziennik Zarazy, to jaka powinna być pierwsza scena tego filmu? Dobre pytanie. Muszę sobie tylko teraz, jak to się mówi, zwizualizować. Wydaje mi się, że najlepszą sceną początkową byłby mój wjazd z nart chyba 14 czy 15 marca do pustej Warszawy, która wyglądała jak kadry z filmu I Am Legend, gdzie Will Smith jest sam na świecie. Wjechałem do miasta upiora. Coś, co mi się w filmie Smitha wydawało no, taką bardzo apokaliptyczną alegorią czasów. I nigdy nie myślałem, że przeżyję w realu taką sytuację. A potem się okazało, że cała ta pandemia to były jak gdyby takie cały czas powroty do różnych filmów fantastyczno-naukowych o podłożu apokaliptycznym, które okazały się być prorocze na bardzo różne sposoby i na bardzo różne poziomy zaangażowania, no głównie właśnie w takie totalitarne stłamszenie tego, o czym pan mówił w ostatnim cytacie, to znaczy ludzie zredukowali się do mięsnych worków strachu i ich życie nabrało tylko fizycznej perspektywy przeżycia. I to było upiorny widok. Natomiast to, co się... I to u Hitchcocka jest takie powiedzenie, że najpierw jest trzęsienie ziemi, a potem napięcie wzrasta. No właśnie. Dla mnie ten taki obraz, bo zazwyczaj trzęsienie ziemi kojarzy się z przewracającymi się budynkami, ogólnym chaosem, to dla mnie trzęsieniem ziemi był wjazd do milionowego miasta, w którym się snuły, no może nie takie kłęby trawy na wianej z prerii, ale kilka papierów, parę psów i przemykających się ludzi pod bramami. Ja nie widziałem tego wejścia, bo ja przyjechałem po 3-4 dniach
Zdążyłem uciec ze Słowacji, bo tam mnie to zastało, więc nie widziałem, jak to wygasało. Ja od razu wjechałem w takie wygasłe ognisko miejskie i był to upiorny obraz. I myślę, że Hitchcock by od tego zaczął. A to już jak pan to opisał, to powiem szczerze, już panu zazdroszczę tego doświadczenia, że ma pan coś takiego w pamięci, bo to faktycznie musiało być mocne przeżycie. Niech pan nie panie Rafale, niech pan nie zazdrości traum. To, że pan je zapomniał lub wyparł, to ja panu zazdroszczę. No ja jakoś nie mam w pamięci właśnie czegoś takiego związanego z początkiem. Ja z kolei, a może nie będę tego mówił. Dobrze, to kolejne pytanie, jakie mi się nasuwa, to jaka historia z życia panu się najmocniej odcisnęła w sercu, a jest ona związana z blogiem Dziennik Zarazy? No, najbardziej taką, która mi utkwiła w pamięci, było to, że ja się zabrałem za to, tak jak napisałem na początku, a pan przeczytał. Myślałem, że to będzie takie miesięczne rekolekcje, wspomnianie. No bo myślałem, że to jakby ludzkość poszła na głodówkę, tak? I tam potem się jakieś oczyszczenia wydobywają. Myślałem sobie, że to potrwa tak jak zresztą wszyscy. Czyli wszystkim tłumaczono, że to potrwa 3-4 tygodnie, bo takie były epidemiologiczne podstawy tego ruchu, polegające na tym, że wszyscy, co się mieli zakazić, ujawnią to w domach, nie zakażając innych, cała reszta zdrowa wyjdzie na świat, a potrwało to nie 3 tygodnie, tylko 3 lata. Więc ja się przymierzałem do takiego pamiętniczka, takich metamorfoz Jerzego Karwelisa, tak, że tam mu się coś przypomni, że zobaczy, że ludzie zaczęli ze sobą w większe interakcje wchodzić. No taka naiwność, jak każda wtedy była. I ja się powolutku zacząłem epidemiologicznie do tego temu przyglądać, bo najpierw brałem to zero-jedynkowo za prawdę. I w końcu doszedłem do takiego poziomu, że zacząłem odkrywać kolejne warstwy tego fałszu i to jądro, na które natrafiłem, no po prostu strzeliło mnie jak taką lodową kulą między oczy. Kiedy zorientowałem się, że te wszystkie wielkie zaśpiewy o ludziach, o instytucjach, które walczą o nasze zdrowie, uświadomiły mi, że to zło ma postać urzędnika w zarękawkach, a nie jakiegoś krwiożerczego satrapy. Natrafiłem na karteczkę, która zabiła większość Polaków. To była rekomendacja polskich konsultantów medycznych i Rady Naukowej przy premierze, która w punkcie 11 zakazywała ordynowania antybiotyków ludziom, którzy cierpią na COVID-a i siedzą w domach przez 14 dni. Żeby uświadomić sobie to, o czym teraz powiedziałem, mechanizm wyglądał w ten sposób, teraz to już wiemy, a właściwie zawsze to wiedzieliśmy, że wiele przypadków infekcji dróg oddechowych przechodzi w bakteryjne zapalenie płuc. I osoby, które były diagnozowane na COVID-a i siedziały samotnie w domach, nie mogły być przez teleporadę zdiagnozowane na okoliczność tego, co się im w płucach dzieje, bo przez telefon to jest niemożliwe. I wtedy medycyna powinna na wszelki wypadek, żaden medyk nie wie, kto co ma siedząc w mieszkaniu, ordynować mu antybiotyk szerokiego spektrum przeciwko zapaleniu płuc. A to było nawet nie było, że nierekomendowane, to było zakazane przez to grono przez 14 pierwszych dni. 14 dni, powiedzmy, no inkubuje się taki wirus, powiedzmy dni 4-5, to mamy 9 dni bakteryjnego, nieleczonego zapalenia płuc i potem już tylko przyjeżdżają kosmici, respirator, jest do widzenia. Ja zobaczyłem taki papierek i to mną właśnie wstrząsnęło najbardziej. Tak, pamięta pan którym dniu, kiedy, którego miesiąca? To była jedna z pierwszych rekomendacji, jak prowadzono teleporady. Już teraz nie pamiętam, ja go wykopałem grubo później, ale to było od początku, bo jak chorowałem na COVID-a i moja pani doktor, ta domowy lekarz,
kiedy powiedziałem, że mam, poznać chorowałem, dostałem pozytywny wynik na COVID-a i powiedziałem, że tam pani doktor, że tak jest i jest, ona mi powiedziała, żebym ibuprofen sobie wziął, nie? A ja mówię, ale wie pani, ale może ja mam zapalenie płuc. A ona mówi, nie, nie ma pan, nie ma pan. A ja mówię, ale skąd pani wie? No nie ma pan tam, ja się tam nie zapiszę i tak dalej, no to, bo nie ma rekomendacji. Rekomendacja w przypadku medycyny, no to jest rozkaz. No i tyle, no to i to mną wstrząsnęło, że nie tam, wie pan, te tabelki, góra-dół, minister i tak dalej. Taki świstek wydziungany gdzieś leżący, który poszedł do wszystkich przychodni, do wszystkich lekarzy. To są wstrząsające historie, żadne tam spektakularne. A jakie są trzy najważniejsze lekcje dla nas obywateli z tych 3 lat z koronawirusem? No, żeby je dobrze sobie wymienić, to trzeba koronawirusa na razie odłożyć na bok jako zjawisko epidemiologiczne. Bo tutaj tamte kwestie zakażenia, maseczek, transmisji i tak dalej, to jest tylko piana na falach tego, co się wydarzyło. Mnie się wydaje, że jeśli chodzi o lekcje, to jest pierwsza jest taka, że jednak nie wyciągamy lekcji, tak? Druga to jest taka, że ci, którzy nie zauważyli, że COVID był katalizatorem przyspieszającym już funkcjonujące zmiany w postaci świata, w którym żyjemy, jeżeli tego nie zauważyli teraz, to trudno, żeby zauważyli to do tej pory, to trudno, żeby teraz to widzieli. A trzecie, najsmutniejsze jest to, że władza zobaczyła, że może w czasie pandemii, podczas pandemii, nie tylko przez pandemię, zrobić ze społeczeństwem o wiele więcej niż to, co myślała i na co się ważyła, bo zauważyłem jedną rzecz w tej pandemii, że było coraz mniej pretekstów epidemiologicznych do coraz większego przykręcania śruby. I społeczeństwo już nawet nie wymagało, a władza się nawet nie starała, żeby jakoś specjalnie uzasadniać następne kroki obostrzeniowe. Nawet się już nie starali wywoływać falę statystyki zakażenia testami. Teraz jesteśmy na przykład w takiej fazie, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale od jesieni w połowie uniwersytetów Stanów Zjednoczonych zostają wprowadzone maseczki z powrotem. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Unia Europejska z Światową Organizacją Zdrowia właśnie kończą pracę nad paszportem szczepionkowym dla każdego człowieka. Te wszystkie dane do tej pory wrażliwe będą skumulowane w jednym miejscu. I tylko od woli rządzących będzie zależało, jakiego rodzaju rzeczy będą uzależnione od tego, czy ktoś jest zaszczepiony na koklusz, czy na najnowszą wersję grypy. Big Pharma będzie produkowała tych nowych wersji, tak jak nowych chorób, ile wlezie. I te doświadczenia po-covidowe dla władzy są rozzuchwalające, zwłaszcza, że nie spotkały się praktycznie z żadną reakcją ze strony społeczeństwa, bo jak patrzyłem po mapie świata, od czasów COVID-a odbyły się praktycznie wybory w każdym kraju i żadna władza politycznie nie zapłaciła za to, co się dzieje. Teraz ostatnio widziałem przemówienie Trumpa, który powiedział, że tych wszystkich sanitarystów to wsadzi do więzienia, a zamknie każdą uczelnię i instytucję, która będzie zmuszała do szczepień i maseczkowania, co budzi pewne nadzieje, ale mówi to człowiek, za którego kadencji główna fala sanitaryzmu rozlała się przez Stany Zjednoczone. Co prawda on tam był wprowadzany w błąd, ale jak to jest z opowieścią o dobrym carze i złych bojarach, teraz to już jest trochę za późno, żeby zrzucać winę przez Trumpa na jakiś tam Fauci czy innych. Było się nie słuchać, nie panikować, robić to, co zrobiła Szwecja i to, co mówiła nauka od początku. A czy nie uważa pan, że i tak jak na warunki międzynarodowe, to w Polsce spora grupa obywateli jednak zachowała zdrowy rozsądek? Nie, uważam, że oczywiście, że tak, tylko Polacy jak zwykle zaczęli się bawić w cetno i licho,
Czyli jak władza daje durnowate przepisy, to udajemy, że je spełniamy, a robimy po swojemu. I dla mnie największym wyznacznikiem było 50% niezaszczepienie się drugą dawką ludzi. Natomiast ta druga 50, te drugie 50% moim zdaniem tam jest duża frakcja zaszczepionych przez zlew po to, żeby jednak sprostać tym wymaganiom papierkowym. No to jest, to skutkuje jedną rzeczą. My żeśmy do połowy 2021 roku, nie, do końca 2021 roku walczyliśmy o prymat ponad normatywnych zgonów na 100 tysięcy mieszkańców z Bułgarią. No i tam była ostra walka o ten, o pierwsze miejsce. Ale to nie z powodu oczywiście wirusa, a nawet wtedy jeszcze nie szczepionej, tylko kompletnego rozstroju służby zdrowia. I teraz zauważyłem, że zostaliśmy wyprzedzeni przez inne kraje i głównym czynnikiem wspólnym dla tych, co nas wyprzedzili i wyprzedzają podatnym nadmiarowym, jest procent zaszczepionych, czyli więcej zaszczepionych, tym więcej frakcja ponad nadmiarowych zgonów rośnie. Myśmy się zachowali jako społeczeństwo w miarę przyzwoicie, jak zwykle próbując obejść różne tam restrykcje. Oczywiście było pełno ultrasów i oni dostali pod nosy mikrofony i stanęli przed kamerami, bo media ich tak pokazywały. Władza pomijając, znaczy nie pomijając, władza mając na uwadze te rekordowe, ponadnadmiarowe zgony, jeśli chodzi o kwestie obostrzeń, zachowała się w średniej europejskiej. Niektóre kraje bardziej szalały. Szczególnie jeśli chodzi o konsekwencje nieposiadania zaświadczenia zaszczepienia. U nas były próby wejścia w ten lejek, na przykład ustawą Uniosławnego Hoca, ale przez kilku posłów, którzy się w PiS-ie zbuntowali, z Republikanów i od Ziobry, nie uzyskały te ustawy większości na tyle, żeby nawet stanąć do tak zwanej laski. Gdyby nie tych kilku, no wtedy bohaterskich posłów, no to byśmy mieli coś takiego, że pracodawcy dostaliby od państwa władzę Pana Boga na temat losów pracownika zaszczepionego lub niezaszczepionego. Co dowodziło jednej rzeczy, bo ten charakter rozwiązań pokazywał niesamowite tchórzostwo państwa, które nakładało pośrednio obowiązki zaszczepienne, mówiąc, że to jest dobrowolność przymusowa, ale egzekwowanie ich, zauważcie państwo, w większości przypadków cedowało na innych, na pracodawców, na lekarzy, na policjantów i tak dalej, jak gdyby wstydząc się tego, żeby nie dać się wciągnąć w realizację własnych ustaleń i w sumie napuszczając Polaków na Polaków. A jak ocenia pan świat nauki? No fatalnie, ja pracuję w Instytucie Badawczo-Naukowym. Ja miałem ostatnio sesję na temat tego, co się stało z nauką w trakcie COVID-a i muszę powiedzieć, że diagnozy profesora Zajączkowskiego, że mamy do czynienia z neołysenkizmem, czyli z kompletnym zideologizowaniem nauki, mają pełne potwierdzenie. Tutaj po pierwsze moje wywiady z medykami dowiodły tego, że COVID-a, pomijając tam te wszystkie historie, czy będziemy teraz mówili, czy on miał jakieś szczególne walory nam nieznane, dawało się leczyć jak każdą infekcję dróg oddechowych. Nie robiono tego, zrezygnowano z tych procedur. Tak jak mówiłem, medycyna polega na tym, że lekarz nie jest przepisywaczem procedur z Excela, który wypełnia swoimi lekami Big Pharma w porozumieniu z ministerstwem, tylko po to się uczy tyle lat i tyle lat praktykuje, żeby własną wiedzę osobistą, którą nabył później dokształcając się i z doświadczenia, stosował wobec pacjentów. Tutaj takie dokonania, jakie pan miał pan Bodnar, jeśli chodzi o kwestię zastosowania amantadyną, po prostu zachował się jak normalny lekarz. Miał takie podejście do tych lekarzy, znalazł takie lekarstwo, które notabene nie było niczym nowym na tego rodzaju infekcje, a system pokarał go tym, że teraz go ciągają po sądach i będzie zaraz zamykał chyba klinikę swoją. Więc
obowiązywała jedna nauka bez dowodów, oparta na krzyku i przemocy systemowej wobec lekarzy, którzy uważali inaczej, a każdy amator, taki jak ja, był uważany za niedokształconego szura, który uważa, że Ziemia stoi na czterech żółwiach i za Ameryką Południową spada się na dół, bo taki poziom zarzutów został wobec tego środowiska wyciągnięty. Więc nauka się kompletnie nie spisała. Zostało dużo naukowców takich, powiedziałbym, wyklętych właściwie przez naukę. Był główny problem z nauką, polega na tym, że jej rozwój polega na jednej rzeczy, na kwestionowaniu obecnego dorobku. A gdybyśmy mieli takie podejście, jak mieliśmy do COVID-a w odrodzeniu, to Kopernik nie mógłby napisać, że jest troszeczkę inaczej w Układzie Słonecznym. Bo on kompletnie zaprzeczał temu, co mówiła dotychczasowa nauka. I nauka na takie coś zezwoliła, rozpoczęła się dyskusja i przyjęto jego argumenty. Tutaj było coś innego. Po tylu wiekach wykształciliśmy taki model, w którym tego rodzaju Kopernikom zamykało się usta. A to nie byli odkrywcy nowych dróg medycyny, tylko skrupulatni czytacze podręczników z lat 60. A dopytam jeszcze o to seminarium. Ono zostało zorganizowane z jaką intencją i kto poczuł, że rozmowa na ten temat jest ważna i powinna się odbyć? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No, my mamy taki otwarty instytut, jeśli chodzi o te rzeczy. Natomiast... Jak on się nazywa? Była to moja inicjatywa. Na razie spójrzmy na to zasłonę milczenia, bo już za dużo się tutaj odkrywa. Okay. Przyjdą właśnie tacy tropiciele i będą tam, wie pan, zacznie wywracać. Yes. Chodziło o to, że to nie było nawet chodziło o COVID-a, o to walczenie czy szczepionki tak, czy śwak, tylko pokazywałem jak gdyby stan wiedzy naukowej jako takiej i stan tej wiedzy neołysenkiskowej, która nie jest oparta na żadnych dowodach innych niż zakrzyczane lub przekupione. I konfrontowałem na różnych poziomach, bo teraz mamy do czynienia z takim procederem, że ta prawda zaczyna wychodzić, bo jak to w nauce, można ją tłamsić, ale po latach to kopytko wychodzi spod tej kołderki i jest już coraz więcej takich badań, które obracają w puch podstawowe filary epidemiologiczne. I nie ma z tamtej strony od tych wszystkich krzykaczy żadnej polemiki. Oni się wszystko ograniczają tylko do stygmatyzowania szurostwa, płaskoziemstwa i tak dalej. Nie było nigdy w ciągu tych 3 lat żadnej debaty w żadnym medium, żeby te dwie strony naprzeciwko siebie siadły i wymieniły się argumentami. I to dla mnie jest, jak mówi Herbert, dowód wprost. To, że nie doszło do takiej konfrontacji, oznacza dwie rzeczy. Nauka to blokowała oficjalna, druga rzecz, bo wiedziała jak jest naprawdę i wiedziała, że do takiej debaty jak dojdzie, to co uprawia na poziomie propagandy zostanie wyciągnięte na wierzch i obśmiane. A co nas czeka w przyszłości w takim razie? O Boże. No dobra, co nas czeka w przyszłości? No pytanie jest takie, co władza zrobi z tą wiedzą, którą już ma o społeczeństwie, że jednak można trochę więcej. W perspektywie polskiej, ja w ogóle teraz będę pisał taki artykuł chyba do rzeczy, nie wiem, czy mi to wezmą.
My mamy coś takiego w Polsce, że co 4 lata odbywają się najważniejsze wybory w III RP. Każde są najważniejsze, po czym się okazuje, że następne są jeszcze ważniejsze. I taki rytuał. Tak, i ja sobie policzyłem, że w 2024 roku będziemy mieli potworną kumulację i tu już będzie można powiedzieć, że o roku ów, bo co będzie? Z moich wyliczeń i tam siedziałem z Piotrkiem Klimczewskim, takim big data analitykiem, który mi pokazał na statystykach, że nie ma żadnych fal covidowych. On się zajmuje tam obliczaniem i symulowaniem procesów społecznych na wielką skalę i oczywiście z statystyk wyborczych zaczął wyciągać różne wnioski. I teraz jest taki układ w Polsce politycznie. Prawdopodobnie, jeżeli nie zmienią się trendy, wyjdzie na coś takiego, że Konfederacja jest niepomijalnym zwornikiem dla większości, a nie pójdzie z nikim i będzie miała rację. Jeżeli chce wywrócić stolik III RP, to nie może na nim usiąść w tej chwili. I jeżeli oni tak wytrzymają, a będą kuszeni, nie wiem, tam dyrektorami, posadami dyrektorów marketingu wszędzie, gdzie się tam da za pieniądze, sądzę i tak dalej, to na tym polega poszerzanie koalicji w naszej ojczyźnie. Jeżeli to wytrzymają, to na wiosnę będziemy mieli przedterminowe wybory w 2024. W 2024 będziemy mieli wybory samorządowe. W 2024 będziemy mieli wybory do Europarlamentu. I to jest taki trójpak na Polskę. Zwłaszcza, że on się będzie odbywał przy wcześniejszym, że tak powiem, upadku w wyniku obecnych wyborów, nastanie chaos decyzyjny, który będzie sprzedawany przez obie strony plemienne jako wina Konfederacji, że nie można rządzić. I będziemy mieli mniejszościowy rząd, 3 kroki pana prezydenta i będzie takie wycie we wszystkich mediach, że właściwie nikt nie rządzi w Polsce, wszyscy się starają, ci gówniarze z Konfederacji przeszkadzają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc będzie wytworzona atmosfera kompletnego chaosu, w której to atmosferze odbędą się wybory samorządowe. To może być bardzo ciekawe, dlatego że ten spektakl, o którym tutaj go próbuję opisać, będzie dowodził powielokroć, że ten układ popisowski w samorządzie w szczególności nie ma żadnego uzasadnienia i będą wygrywały, zresztą i tak jest w samorządzie w Polsce, tylko my się tym nie interesujemy, będą wygrywały lokalne komitety mieszkańców. I teraz to stworzy całkowicie inną sytuację. I teraz, jeżeli dojdzie teraz do eurowyborów i my będziemy mieli taki chaos, takie zamieszanie, to wynik eurowyborów może być bardzo różny, jeżeli chodzi o reprezentację polską i tego, co się tam wydarzy w Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jest w kryzysie i może być okazać się, że może nie reformatorskie, ale nawet antyunijne byty polityczne tam narozrabiają. I jeszcze mamy dwa razy wybory bardzo ważne dla Polski, ale nie odbywające się w Polsce. Mamy wybory na Tajwanie, gdzie mamy do wyboru dwie drogi. Albo Tajwańczycy będą chcieli do Chin, wtedy się Amerykańczyki wkurzą, albo Tajwańczycy powiedzą: Chiny won, mamy niepodległość, to się Chińczycy wkurzą. I będzie, zawiśniemy na włosku dosyć dużego konfliktu dwóch potęg, jednej byłej, a drugiej aspirującej. No i na końcu mamy wybory na Bidena, czyli zobaczymy, co tam Amerykanie wybiorą, więc takie rzeczy nas mogą czekać. Będzie to bardzo dynamiczny rok i rzeczywiście można będzie wtedy powiedzieć, że spokojne czasy mimo przejścia COVID-a to już kiedyś były. No tak, to zarysował pan perspektywę najbliższych kilku lat. Ja z kolei dla słuchaczy polecam, co nas czeka w przyszłości, polecam przeczytać książkę Julii Zech, Corpus Delicti, proces. To proroczy tekst, który został wydany bodajże w kilka lat temu, jeszcze przed pandemią. Ona przewidziała różne rzeczy,
które się w trakcie pandemii zadziały, ale przewidziała chyba jeszcze coś straszniejszego, co nas będzie czekać za 5-10 lat. Polecam bardzo, w tygodniku Spraw Obywatelskich piszę o tej książce pod tytułem w tekście Traktat antypandemiczny Corpus Delicti. A wracając tutaj do rozmowy naszej, pytanie kolejne to jak właściwie dzisiaj stawiać opór? Co powinniśmy dziś robić my, aktywni obywatele, żeby nie skończyć jako ci pasywni pacjento-konsumenci, o których Agamben pisał w swojej książce o koronawirusie, której fragment zacytowałem na wstępie naszej rozmowy. No, co robić? Wydaje mi się, że na pewno nie uciekać w hipokryzję. Hipokryzją jest marudzenie, że świat jest nie taki jak trzeba i nie robienie w tej sprawie nic oprócz mówienia o tym. I jeszcze mówienia o tym, że jak się o tym mówi, to się świat zmienia od samego mówienia. To nie jest i ten świat tylko czeka na takich frajerów. I ja zaobserwowałem, przepraszam, że tak powiedziałem frajerów, zaobserwowałem taką postawę tego rodzaju piękna duchostwa. Tak? Nie podoba nam się świat, kontestujemy go, żeby wejść w zmianę, musimy się ubrudzić, a my chcemy być czyści i stać na górce. I to jest, żeby zrozumieć ten mechanizm, może użyję pewnej takiej metafory. Jeżeli idzie nasza mama zachorowała i chcemy ją poddać operacji w szpitalu w NFZ-cie, wiemy, że kolejka jest 1,5 roku, wiemy, że mama zejdzie za 1,5 tygodnia. Co my robimy? Szukamy dojść, żeby ordynator ją przyjął. I to jest nasz obowiązek jako dzieciaka. Płacimy, matka przyjęta, zoperowana, ocalała. Co to oznacza? Akceptujemy równoległy system, który funkcjonuje do tego NFZ-u. Mało tego, jak gdyby karmimy go, tak? Utwierdzamy w tym, że ten równoległy ma tam główne przebiegi i robią tak wszyscy Polacy, którzy tak samo płacą składki. Ja to rozumiem, sam bym tak zrobił, wiele razy tak robiłem. I chciałbym, żeby moje dzieci tak zrobiły, kiedy coś się ze mną będzie działo. Bo co? Alternatywą jest nie dam matki, nie dam łapówki, bo jestem uczciwy i co? Będę narzekał na polski system zdrowia. No może lepiej. Będę walczył, żeby go zmienić, założę partię i za 3 lata wygramy wybory, a ja zaniosę wieniec na grób matki. Mi chodzi o tego rodzaju myślenie, że skoro my widzimy, że system nie działa i ratujemy się troszeczkę takim klientelistycznym systemem, który całą trzecią RP obowiązuje, że jest patron, który ma jakieś dobro i klient, który tam mu smaruje, to z tego upodlenia, że tak musimy zrobić, musimy wyciągnąć wnioski i po uratowaniu matki ruszyć do działalności społeczno-politycznej, żeby ten system wysadzić w powietrze. To jest uczciwe podejście. Każde inne formy oporu, obrażania się, pięknoduchostwa uważam za utrwalaczy systemu, bo tylko na tym systemowi zależy, żeby były te dwa światy równoległe. I my nie reagując na to, nie angażując się politycznie, mówimy sobie, okej, no jesteśmy świetni w narzekaniu, mamy świetne argumenty, ale praktyczne sprawczość uzyskują później ludzie o bardzo niskich horyzontach, których perspektywą nie jest zmiana tego systemu, tylko dojście do władzy i benefity z niej wynikające. W związku z tym mamy sfrustrowanych Polaków, pełne brzuszki tłustych kotów, które wymieniają się tylko między sobą. Więc namawiałbym do większej aktywności. Teraz praktycznie, żeby już tak nie gadać. Uważam, że akurat w tych wyborach trzeba zagłosować na Konfederację, bo to jest jedyna partia, która ma postulaty rozbicia tego układu. I tyle. Czy oni z tego wyciągną wnioski i to przeprowadzą, moim zdaniem nie wchodząc do rządu, to już jest próba, którą można zweryfikować tylko wtedy, kiedy się odda na nich głos. Bo moim zdaniem można wymagać od swojego politycznego depozytariusza realizacji naszych celów, jeżeli pomogliśmy mu głosem. Więc ja będę na przykład im pomagał głosem, bez względu na tam różne rzeczy, które może mi się nie podobają, bo uważam ich
za klin, który może rozwalić ten cały układ. I to jest mój wkład w aktywność polityczną po tylu latach. A na koniec pytanie, o co pana nigdy nikt nie spytał, a powinien, jaka jest odpowiedź? Nie wiem, czy powinien. Nikt mnie nie zapytał, czy się zaszczepiłem. Może dlatego, że znają mnie jako ultrasa w tym względzie, ale aha, jeśli chodzi o te rzeczy, to raczej nikt mnie nie zapytał. No i jak to zapytać? Powinni mnie się zapytać, jak się pisze taki dziennik. Ja ostatnio policzyłem 24 godziny na dobę, ile to wychodzi z tego, co spędziłem. Ja go pisałem 5,5 miesiąca na ciągle, tak? Bo to było do 3 godzin dziennie poświęcony każdemu wpisowi, bo to trzeba było źródła zebrać i jeszcze tam inne cuda sobie porobić. No, ludzie nie pytali mnie nigdy o warsztat tej pracy, z jakiego rodzaju wręcz fizyczną robotą jest to związane. I mi to wyszło, jak zrobiłem z mojego bloga książkę, bo musiałem sobie te wszystkie 1200 wpisów, milion słów napisałem, ścieśnić do rozmiarów książki i wyciąć z siebie 90% tego, co napisałem. I muszę powiedzieć, że ta struktura, którą musiałem zrobić w Excelu, co zostawiam, co puszczam, nagle mi pokazała, że to jest coś takiego, Iwan, jak człowiek się przeprowadza z jednego domu do drugiego i nagle patrzy, skąd się wzięło tyle rzeczy u mnie w domu, jaka to mrówka przez ten dróg przenosiła po kamyczku, że zostały z tego tony, tak? Że takie jest zawsze przy przeprowadzce. A to myśmy na własnych garbach to wnieśli. Ja właśnie zobaczyłem taką przeprowadzkę, jak robiłem rozliczenie, że tak powiem, książkowe. I to była robota, jak to mówił Mrożek, pisanie to nie jest taka straszna rzecz, najgorsze jest to wstawanie na szóstą. No dobrze. Panie Jerzy, na koniec nagrywamy ten podcast 31 sierpnia, a wiem, że przyjeżdża pan do Łodzi, do miejsca, gdzie jest redakcja Tygodnika Spraw Obywatelskich, na spotkanie autorskie. Może pan powiedzieć, kiedy ono będzie? Ono będzie między 7 a 8 października, czyli od 7 do 8 tam się zjeżdżają ludzie, bo to jest w takim ośrodku między Zgierzem a Łodzią. Zapraszamy, jeżeli są tam chętni, ja państwu tam przekażę namiary, tam jeszcze są wolne miejsca. Tam jest fajne spa, spotkamy się tam z ciekawymi ludźmi, bo ja zobaczyłem, że ta społeczność internetowa, która funkcjonuje, ma wręcz milionowe zasięgi, jeśli chodzi o tych, powiedziałbym, koronarealistów. I dobrze jest się od czasu do czasu spotkać na żywo i ze zdziwieniem zobaczyć, że za tymi awatarami kryją się miłe, szczere, polskie twarze i poznać się w realu, i tak będzie teraz w październiku. Będziemy o tym informować na łamach Tygodnika Spraw Obywatelskich o szczegółach, a dzisiaj już dziękuję, panie Jerzy, za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę zdrowia i wolności. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!